Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam lampki kontrolne oraz sygnalizacyjne. Sprzęt do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiej firmy F&D z Pawianic, a bohaterami dzisiejszego odcinka będą LK713K oraz LKBZ3K. Na ich przykładzie pokażę Wam, czym są te lampki oraz pokażę podstawowe funkcje omawianych urządzeń. Zapraszam! Zacznijmy od tego, czym jest lampka sygnalizacyjna, jak działa i po co tak właściwie się ją stosuje. Jak się domyślacie, pojęcie lampki sygnalizacyjnej jest dość proste, a możliwości jej zastosowania nieograniczone. Otóż lampki sygnalizacyjne służą do sygnalizacji stanów urządzeń, jak również przebiegu procesów. Właściwym zadaniem lampki sygnalizacyjnej jest sygnalizowanie osiągniętego stanu poprzez zapalenie się diody. Mogą one sygnalizować awarię, pracę, wartości minimalne i maksymalne oraz wszystkie inne stany, które będą Wam niezbędne ze względu na charakter procesu i potrzeby. Możliwości jak zawsze jest wiele, jednak dziś ograniczymy się do lampek, dzięki którym w łatwy i prosty sposób dowiemy się, czy w naszym obwodzie elektrycznym obecne jest napięcie, czy też nie. To tyle z teorii, przyjrzyjmy się teraz bohaterom dzisiejszego odcinka. Zaczniemy od podstawowego modelu, którym jest lampka sygnalizacyjna o oznaczeniu LK713K. Jest ona przeznaczona do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. Jej wymiary odpowiadają szerokości jednego modułu, dzięki czemu bez problemu zmieści się w każdej rozdzielnicy. Montaż odbywa się standardowo przy wykorzystaniu szyny TH35. Na skutek przyłożenia napięcia sieci dioda się zaświeci i tak w przypadku fazy L1 zapalona zostanie czerwona dioda, w fazie L2 dioda żółta, a w fazie L3 dioda zielona. Podczas zaniku napięcia poboru mocy w danej fazie gaśnie odpowiadająca jej dioda. Do zacisku numer 6 podłączamy fazę L1, L2 do zacisku numer 9, natomiast L3 do zacisku 7. Przewód N podłączamy do zacisku numer 4. W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest wyłącznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A. Drugim urządzeniem, które dziś omówię, jest lampka kontrolna LKBZ3K. W tym wypadku mamy do czynienia z aparatem, którego kontrolki zabezpieczone są podłączonymi do nich szeregowo bezpiecznikami. Podobnie jak poprzednik, potrzebuje on tyle samo miejsca w rozdzielnicy, zajmuje szerokość jednego modułu i możemy go zamontować przy wykorzystaniu szyny TH35. Dzięki temu, że model LKBZ3K wyposażony jest w bezpieczniki topikowe, pozwala to uniknąć stosowania dodatkowego modułu z zabezpieczeniami nadprądowymi i w efekcie oszczędzamy miejsce w naszej rozdzielnicy. Układ sygnalizacji obecności napięcia na poszczególnych fazach w lampce kontrolnej LKBZ3K działa w identyczny sposób jak w przypadku poprzednika, czyli lampki LK713K. Różnica między nimi polega na tym, że w przypadku LKBZ3K układ sygnalizacyjny jest zabezpieczony wbudowanymi bezpiecznikami. Drugi koniec bezpiecznika wyprowadzony jest na złącze obudowy urządzenia, co umożliwia wykorzystanie go również do zabezpieczenia innych części obwodu. Zwróćcie tylko uwagę, że maksymalny prąd bezpiecznika jest równy 6,3 A. W przypadku obu prezentowanych dziś lampek sygnalizacyjnych dioda kontrolna zacznie świecić w momencie przyłożenia napięcia sieci na poszczególnej fazie. Dioda lampki kontrolnej zgaśnie w momencie zaniku zasilania lub też na skutek przepalenia się wbudowanego bezpiecznika na odpowiadającej jej fazie. Sposób podłączenia lampki jest bardzo prosty. Do zacisków wejściowych oznaczonych numerami 1, 10, 7 oraz 4 podłączamy odpowiednio przewody L1, L2, L3 i N. Natomiast do zacisków wyjściowych 3, 12 oraz 9 odbiorniki. Po czym zamykamy poszczególne obwody elektryczne przewodem neutralnym z zacisku 6. Przypominam, że przewód neutralny i tym samym zacisk 6 jest wspólny dla wszystkich faz. W tym wypadku należy wykonać mostek bądź wykorzystać listwy zaciskowe na szynie TH35 w Waszej rozdzielnicy. Mam nadzieję, że zaciekawił Was temat lampek kontrolnych. Pod filmem znajdziecie adres strony internetowej producenta, gdzie znajdziecie szczegółowe dane techniczne oraz dokładne schematy podłączeń każdego z omawianych w tym filmie urządzeń. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie, że nic nie jest tak trudne, jak się na początku wydaje. Trzymajcie się. Cześć!